14 mężczyzn w wieku od 33 do 66 lat, członków zorganizowanej grupy przestępczej napadającej na tiry i mających na swoim koncie wiele innych przestępstw, zatrzymali policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zatrzymania odbywały się w całym kraju przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Realizacji i policjantów pionów kryminalnych Komendy Stołecznej Policji. Jak ustalono, grupa działała od 1996 roku. Zebrany przez kryminalnych materiał dowodowy pozwala na udowodnienie jej członkom ponad 100 przestępstw.